Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z Pałem za wiarę Ewangelii. Albo inne tłumaczenie mówi, w obronie wiary, którą daje Ewangelia, albo która płynie z Ewangelii. W niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Chciałbym wrócić to słowo, w niczym nie dając się zastraszyć. Kochani, okazuje się, że właśnie jedną z takich wielkich warowni, którą diabeł dzisiaj chce, nie tylko wiąże ludzi niewierzących, ale również wierzących, to jest strach. Strach, zastraszyć się. Kochani, dlatego modlitwa jest takim najpotężniejszym orężem, aby wzmocnić naszą wiarę, abyśmy się poruszali do przodu. Aby poprzez modlitwę przyszło zachęcenie, przyszło objawienie, abyśmy zobaczyli coś więcej niż widzą nasze oczy fizyczne. Abyśmy tak jak ten sługa Elizeusza, który widział tylko same przeciwności, widział wojska wokoło niego i wokoło swojego mistrza Elizeusza. Ten sługa miał zakryte oczy. On po prostu miał jak gdyby warownię. On nie miał otwartych oczu i nie widział tej duchowej rzeczywistości. I Elizeusz pełen pokoju mówi, słuchaj, więcej jest za nami, z nami tych, którzy, za nami jest więcej niż tych, którzy jest przeciwko nam. Całe niebo jest za nami. I on miał to wejrzenie, ten umysł jego był otwarty poprzez właśnie modlitwę. To był Elizeusz, tak? Czy Eliasz? Elizeusz. Sługa Elizeusza to widział, nie? Znaczy nie widział tego. I właśnie on miał taką warownię, on miał strach w oczach. Panie, giniemy! Ponieważ to było realne zagrożenie. Natomiast on miał wejrzenie głębsze. Poprzez modlitwę, poprzez to, że Elizeusz był człowiekiem modlitwy. On miał wejrzenie. I dlatego, kiedy tu będziemy się modlić, to właśnie będziemy burzyć te warownie strachu. Kiedy modlili się w Dziejach Apostolskich, wtedy czytamy, że oni byli, zanim się zaczęli modlić, byli prześladowani. Tam Jan i Piotr wrócili do swoich, opowiedzieli, jakie to rzeczy tam doświadczali. Byli biczowani, bo chcieli, aby zabronić mówić Ewangelię, żeby nie głosić Ewangelii, ponieważ Ewangelia jest mocą. To jest jedyna moc, która może zniszczyć wszelkie diabelskie kłamstwa i warownie. I dlatego, kiedy przyszli do swoich, jest powiedziane, zaczęli się modlić, bo chcieli zniszczyć ten strach, który myślę, że chciał ich opanować, bo przecież oni im zagrozili i to były realne zagrożenia, realne groźby. Zresztą później, jak czytamy dalej, to już później na całego zaczęli być prześladowani, więc też do tego dojdziemy, ale oni się zaczęli modlić i wiecie, zaczęli się tak modlić, że gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże, znowu z odwagą, ponieważ to była konkretna broń diabelska, żeby zastraszyć. Czytamy tutaj, czytałem na początku, w niczym nie dając się zastraszyć, co jest zapowiedzią ich zguby. I teraz ciekawe rzeczy wam powiem. Diabeł robi wszystko, aby nas zastraszyć, żeby się też nie modlić. I on chodzi jak lew ryczący wokół wierzącego,
I on tą wizją, którą chce zbudować, tymi obrazami, wyobrażeniami, które buduje w naszym umyśle, chce nas zastraszyć. To jest jego taktyka. Wystraszyć nas chce. Ale my wiemy, że w nas jest większy lew. Amen? Pan Jezus Chrystus. I większy jest w nas niż ten, który jest na świecie. I nasz lew pokonał tego, który straszy. Ale wiecie, on właśnie, diabeł, wie, że to straszenie to jest jego broń. Ale tak naprawdę, kiedy tak myślałem na tym, to w rzeczywistości to straszenie to jest dowód jego strachu. To on się boi i drży przed nadchodzącym jego końcem. Czy wiecie, co jest napisane? Napisane jest, że demony również wierzą i drżą. Dlaczego drżą? Bo czekają na koniec. Oni już mają sąd. Oni już są skazani. Czekają na ten koniec. Kiedy Pan Jezus przyszedł, powiedzieli, dlaczego przyszedłeś przed czasem nas dręczyć? Oni już to czuli, że już czeka ich po prostu kara. Oni są skończeni. Diabeł jest skończony i już jest na nim wyrok wydany. I dlatego on ryczy, dlatego że on to jest jak gdyby ryk nadchodzącej klęski. On wie o tym, że jest już pokonany, że przesądzony jest jego los. I on wszystko, co chce robić, to tylko odwlec, aby to się tak szybko nie stało. Wszystko, co robi, to tylko, żeby odwlec. Dlatego wszystkie próby, choćby nawet zabicia Jezusa, czy w ogóle, żeby się on nie urodził, żeby zniszczyć naród izraelski, to była próba odwleczenia tego czasu, bo on wiedział, że jego czas jest policzony. Teraz też robi wszystko, żeby to odwlec, żeby Jezus nie przyszedł do Jerozolimy. Bo jak przyjdzie, to jest po nim. I dlatego on ryczy. To jest jego akt desperacji. On wie, że nie ma nic do stracenia i wszystko robi bez skrupułów. On nie ma litości nad nikim. I dlatego wie, że ma czasu mało. Jest powiedziane, że stąpił do was diabeł, wie, że ma czasu i pała wielkim gniewem, jest powiedziane. To już jest w objawieniu Jana. Ale właśnie on ryczy i nieraz my jako wierzący ludzie czasami się tego ryku boimy. Wiecie? Czasami się boimy i przestraszymy się, a Boże Słowo czytałem na samym początku, w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. I teraz popatrzmy, taki mąż Boży, jakim był Eliasz, który na Słowo Boga powiedział, że nie będzie deszczu. I nie było deszczu. I wiemy, że Achab wydał rozkaz, aby go po prostu złapać i przyprowadzić żywego albo martwego, nie pamiętam już, ale w każdym razie, żeby go złapać we wszystkich krajach. Bóg go tak uchronił, że po prostu on miał taką żywą relację z Bogiem, że się niczego nie bał. Później na słowo Pana powiedział Bóg do niego, idź i powiedz Achabowi, pokaż się Achabowi. Idź i pokaż się Achabowi. Powiedz mu, że pewne rzeczy będą się zmieniać. I on bez żadnego strachu na słowo Boga poszedł do Achaba. Po drodze spotkał jeszcze sługę od Achaba i powiedział mu, że zaraz przyjdę do Achaba. Powiedz mu, że się z nim spotkam. Kiedy się z nim spotkał, powiedział mu wszystko, a Achab mu powiedział, o ty sprawco nieszczęść, mam cię. A on mówi, ty jesteś sprawcą nieszczęść, ponieważ odeszłeś od Boga. I tak mu to powiedział. I później powiedział, żeby sprowadził tych wszystkich proroków Baala oraz Aszery, więc 450 proroków Baala, 400 proroków Aszery, czyli było 850 proroków. I później wiemy, co zrobił Eliasz. Jest powiedziane, że odbudował ołtarz Pana. Pierwsze ci prorocy oczywiście wzywali i mówi Eliasz, jeżeli na wasze wołanie stąpi Bóg w postaci ognia, to jest prawdziwy Bóg. Ale jeżeli nie, a na moje wołanie wstąpi ogień na ofiarę, to znaczy, że mój Bóg jest prawdziwy.
I wiemy, co się stało. On odbudował ten ołtarz, który jest też symbolem modlitwy. Kiedy modlimy się, to składamy nasze ciała. Kiedy pamiętacie, w Dzień Zielonych Świąt modlili się, oni to robili systematycznie przez pewien czas. To nie było 5 minut modlitwy. Oni modlili, oni składali swoje ciała i Duch Święty stąpił na tą ofiarę, na ich ciała w postaci płomieni ognia. Prawdziwy Bóg. I dlatego my, kiedy zgromadzamy się, kiedy modlimy się, składamy również nasze ciała. Mówimy: Panie, jesteśmy do Twojej dyspozycji całkowicie. Niech Twój ogień stąpi. Niech Duch Święty stąpi na nasze życie. Bo to jest jedyny dowód tego, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem, że Ty będziesz czynił znaki i cuda, że Ty będziesz poświadczał słowo znakami i cudami, jak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich. Kiedy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce i stąpił Duch Święty. Głosili z odwagą słowo, a modlili się o to, żeby przez ich ręce działy się znaki i cuda. I kochani, kiedy właśnie Eliasz złożył tą ofiarę, ogień stąpił, Bóg stąpił i wiemy, co się stało. Eliasz kazał zabić 450 proroków Baala. I później czytamy, że Izrael uwierzył, nawrócił się i mówi Eliasz do Achaba: zaprzęgaj, bo już słychać, jak pada. Oczywiście się modlił, czytamy, że 7 razy, tak jak 7 razy wokół tego Jerycha. I kochani, wierzę, że modlitwa ma niesamowitą moc. I wiemy, że co się stało, deszcz zaczął padać. I Eliasz w mocy Pana jest powiedziane, że biegł przed rydwanem Achaba. On miał taką moc, po takim przeżyciu, po takich cudach, które on zobaczył, on dostał takiej mocy, takiego posilenia, że on po prostu płynął. Był tak podniesiony, tak czuł się taki zwycięski, że on płynął. Ale wiecie, wystarczyła później jedna rzecz, słowo Izabel, że ona mówiła, że wydała wyrok na niego, że tak jak tyś zabił tych proroków, tak teraz ciebie to czeka. Jest powiedziane, że to była pewna strzała, taka duchowa strzała, gdzieś zbudowała warownię w jego myśleniu. I przestraszył się, jest powiedziane. I to był jego błąd. To, że się zląkł i zaczął uciekać. Tam jest to słowo właśnie, przestraszył się. To samo słowo jest powiedziane w liście do Tymoteusza. Albo inaczej, jeszcze, przeczytamy list do Tymoteusza. Roznieść na nowo, drugi list do Tymoteusza, 1 rozdział. Dar łaski, nie dał nam bowiem ducha bojaźni. Takie tłumaczenie dokładne mówi zastraszenia. Nie dał nam Bóg ducha zastraszenia. Tak jak Eliasz się zastraszył, przestraszył się po prostu. Ale mocy, miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym. Nie wstydź się więc o świadectwa o Panu naszym. I kochani, to są takie realne warownie, które diabeł próbuje wybudować w naszym umyśle, po to, żebyśmy patrzyli na te warownie i myśleli, że to jest nie do zdobycia i czasami się czuli po prostu takimi karzełkami, tak jak ci zwiadowcy, którzy mieli zdobyć Jerycho. Ale my wiemy, że prawda była zupełnie na odwrót. Czytamy w Jozue 2, 9-11, że kiedy zwiadowcy przyszli do tej nierządnicy Rahab, to ona powiedziała takie słowa: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. To jest niesamowite. Prawda jest taka, że wszystkie siły ciemności drżą przed tymi, którzy należą do Pana. Amen? Taka jest prawda.
Diabeł drży i demony drżą. Oczywiście one walczą, one się bronią, ale one drżą, ponieważ wiedzą, że nadchodzi ich koniec. Kiedy demon jest wypędzany z jakiegoś człowieka, to już jest jego koniec. On idzie do otchłani. To jest jego koniec. On już nie może wrócić. I właśnie chcielibyśmy mieć taką perspektywę, że to nie my mamy drżeć ze strachu, czy tam, nie wiem, bać się jakichś takich różnych pogróżek diabelskich, ale mamy tą ufność, że Pan jest z nami, że On jest zwycięzcą. Ale kochani, żeby to było w naszym życiu, to właśnie potrzebna jest modlitwa. To jest potrzebna modlitwa. Naprawdę potrzebna jest modlitwa. Potrzebny jest bój modlitewny. Dlatego, kiedy widzicie, Herod rzucił się na niektórych członków zboru w Jerozolimie, to ja myślę, że w tym momencie zbór się zaczął martwić i bać. I nie czytamy o tym, żeby oni się jakoś specjalnie zgromadzali i modlili. I dlatego łatwo było Herodowi Jakuba wziąć i ściąć z brata Janowego. Ale kiedy doszło to do nich, do ich umysłu, że nie mogą ulec temu strachowi, ale się powinni modlić. Kiedy następnego wzięli, myśleli, że no to już koniec będzie. Piotra teraz wzięli, no to teraz już w ogóle, tak, mogli się przestraszyć. Ale w końcu gdzieś im to uświadomiło, że mamy się modlić. To jest nasza broń. Żeby nie ulec strachowi, ale żeby prosić Pana o taką odwagę w tym wszystkim. I modlili się też o Piotra właśnie cały czas, nieustannie. I Pan po prostu, wiemy, jak było zakończenie tego, że Pan ochronił, wyzwolił Piotra.